Stronie, taki punkt, ludzie z biznesu i techniczni muszą razem pracować codziennie w krótkich cyklach. A jeszcze lepiej, jeżeli jest ocena per osoba. O, to jest w ogóle Nie? cudownie wtedy, to. żeby przedyskutować niewygodną prawdę. Cześć wszystkim. Słuchajcie, witam was serdecznie w nowym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj naszym gościem jest osoba niezwykła, mianowicie człowiek, który od dawna walczy z polskimi organizacjami, tak, żeby w skali działały lepiej, a ponieważ w skali działają lepiej w momencie, w którym działają też produktowo. To nasz gość dzisiejszy bardzo mocno promuje podejście produktowe. I na każdy temat z, tej, z tego obszaru na pewno można z nim pogadać. Cześć, Krzysiek Niewiński jest dzisiaj z nami. Czy to jest prawidłowy skrót tego, co robisz? Cześć. Tak. Wolałbym nie nazywać, że walczę, aczkolwiek czasami tak. Mówimy, że pracujemy w takiej branży zmniejszenia cierpienia w product development. Ale ładne. Spróbujemy Bardzo mi się to podoba. Cudowne. To a propos cierpienia, mała uwaga techniczna dla oglądających nas, ale nie słuchających. Jeżeli macie wideo, możecie zobaczyć, że w momencie, kiedy na przykład Krzysiek coś będzie mówił, ja mogę się zanosić kaszlem ze względu na to, że wychodzę z Krztuśca, czyli takiej choroby, która 15 lat temu jeszcze była w Polsce praktycznie całkowicie wyeliminowana. Ale dzisiaj, zgadnijcie czemu, roznosi się znowu. Więc taka informacja dla każdej osoby powyżej 30 roku życia. Wasza szczepionka już nie działa. Pomyślcie sobie o aktualizacji. Nie? Także nic mi nie jest, ale możecie widzieć to na wideo. Nic strasznego. Już jestem w fazie zdrowienia. Hmm? Dzięki za ostrzeżenie. <laughs> Mam nadzieję, na Ciebie się nie przeniesie ta nieszczęsna bakteria. Chociaż nie, no, komputerem przenoszą się tylko wirusy, więc jesteś bezpieczny. No, ale to trzeba pomyśleć nie? o jakiejś takiej profilaktyce. Myślę, mm -hmm. że będzie to akurat dobre nawiązanie do pewnej profilaktyki, którą też powinniśmy stosować w firmach, nie, w organizacjach, w szczególności w dużej skali. O, doskonale. To ja ci od, razu, od, razu w, od razu wskoczymy w takim razie w to, to w takim razie, jaką profilaktykę trzeba stosować w momencie, kiedy pracujemy w skali? To znaczy, co jest takiego ważnego, żeby to zrobić z głową? No bo organizacje, które są duże. Przynajmniej w mediach dominują. Tak? Malutki, o malutkich organizacjach mniej słychać, ale o dużych jest i, i te, te, te przypadki się niosą, tak? Zarówno te pozytywne, jak i negatywne, chociaż te są często chowane. Ale co zrobić, żeby zrobić to z głową? Hmm, czy wiesz, nie możesz ocenić tego, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, jeżeli nie wiesz, nie masz tej podstawowej metryki. I to, co zwykle na samym początku ja próbuję zrobić, to ustalić, z liderami danej firmy, danej grupy. Jakby przede wszystkim, skąd się bierze wartość? Przeważnie są to pieniądze, czyli można zadać wprost pytanie, w jaki sposób wy zarabiacie kasę. Czy to jest, i wtedy rozmawiamy o tym, czy w związku z tym, w jaki sposób ten, ta firma, ten system organizacyjny, jaką on powinien mieć cechę, żeby ta wartość wytwarzana, ta, na przykład ten pieniądz, dało się go robić łatwiej, lepiej, przyjemniej, więcej i tak dalej. Czyli właściwie się wytwarzało tą wartość. I teraz w zależności od typu organizacji, niektórzy powiedzą, nam płacą za prędkość. Nie? Znaczy nie płacą na każda minuta wykorzystana czy na, 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 na doszukiwanie się wartości, to jest dla nas mhm. waste. Nasze modus operandi to jest tak zwane shit in, shit out. Nie? I teraz... Oczywiście takie sprawdzające pytanie mam typu, czyli jak projekt kiedyś trwał dwa lata i teraz przyspieszyliście dwukrotnie, to projekt będzie trwał rok. Czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze? Jak ktoś powie, to jest bardzo dobrze, bo wtedy dużo szybciej dostarczyliśmy, stąd się biorą pieniądze. Nie podważamy zakresu, mamy go dostarczyć na termin. I mówię, OK. Okej, okay. wtedy optymalizujesz pod tą prędkość. Przeważnie w tych firmach produktowych. Jakby wykonanie szybko niewłaściwej rzeczy raczej nie przynosi pieniędzy. Mm -hmm. Tak jest. <laughs> dlatego, dlatego właśnie, jakby wymyślony został w tych latach 90., -tych, e, kilka sposobów. Które maksymalizują, optymalizują pod skrętność, nie pod prędkość. I ten cały ruch Agile w związku z tym miał nam pokazać, w jaki sposób łatwo dopasowywać się, szukać tej wartości i skręcać. Fajnie na poziomie jednego zespołu. Nie? To jest parę osób się dogada, jakkolwiek się nie zorganizujecie, to na pewno nie będzie no, jakiejś wielkiej tragedii. Natomiast jak już tych zespołów jest kilka, pojawia się skala, to pojawia się szereg dysfunkcji, lokalnych optymalizacji. Nie opłaca się współpracować, każdy ma jakiś tam swój pomysł, i zaczyna się to trochę rozjeżdżać. Nie daj Boże, macie mm -hmm. zespoły, które są od siebie zewnętrznie zależne. Zależności powodują przestoje, ale też powodują, że work in progress rośnie, czyli jakby zaczynamy kolejny temat, ponieważ stoimy i nic nie robimy, a w naszej firmie się nie, sto nie, nie, nie płaci za nic nie robienie, więc zaczynajcie kolejne, i nagle orientuje się, że jesteś w takim miejscu, wszyscy są zajęci. Wszystkie priorytety są in progress, a na outpucie mm -hmm. nie ma nic. No i teraz tak. trzeba zadać sobie to pytanie: jakie cechy powinniśmy mieć my nasz system pracy, żeby nam ułatwić realizację tych najwyższych celów biznesowych? I dopiero jak to wyrównasz, wyprostujesz i jest to wspólne rozumienie, to wtedy możesz zadać to pytanie to o co my powinniśmy zadbać, żeby móc powiedzieć, że ta organizacja jest zdrowa. Czyli z jednej strony faktycznie y, masz ten najwyższy cel przed oczami, przeważnie jest to wytwarzanie razem w krótkich cyklach. Ja to jak mantrę tam na szkoleniach powtarzam, zróbcie to razem w krótkich cyklach. Koniec. I dwa dni generalnie wniosek jest, żeby zrobić to razem w krótkich cyklach. To jest nie do zrobienia. Nie do zrobienia. O, tak. Od stu lat próbujemy to powiedzieć, no ale Dzięki tym krótkim cyklom zdobywamy bardzo super krótkim cyklom gdzie się naprawdę jesteś, są firmy które są w stanie w trybie niemalże ciągłym to robić czyli naprawdę co chwila ktoś masz setkę lub setkę powiedzmy deweloperów mhm. i każdy z nich non stop wdraża klientocentryczne rzeczy czyli dochodzisz do prawie że ciągłego deploymentu masz dziesiątki albo setki deploymentów tygodniowo ilość mhm. danych które gromadzisz Pokazują ci, dają ci możliwość podjęcia lepszej jakościowo decyzji co do priorytetów, co się teraz dzieje na rynku i w którą stronę powinniśmy skręcić. No i ta skrętność sama, w związku z tym podejmowanie decyzji, dane masz, to ta decyzja będzie mądrzejsza, ale teraz jeszcze masz łatwość, że masz łatwość, że masz system skonstruowany pod łatwość skręcania, jeszcze w dużej skali, to w zasadzie masz system, który gdzie jest złoto, tam idziesz, nie? I w krótkich cyklach pobierasz to złoto, mm -hmm. i teraz tam jest złoto, to skręć, ta skrętność, duża taka elastyczność, żeby skierować tą firmę na to, co aktualnie jest najważniejsze. Mm -hmm. No i teraz, jeżeli chcemy taką firmę, no to trzeba zadać sobie pytanie: to, jak, to jakie powinny być struktury polityki, zasady, zespoły, kompetencje i tak dalej. I teraz, mm -hmm. w zależności, gdybyśmy sobie teraz razem ustalili, to weźmy sobie taką firmę, która w ten sposób robi pieniądz w krótkich cyklach, uczy się i, i produkuje właściwe rozwiązania. Nie produkuje tych rzeczy, które nie dokonuje tej nadprodukcji, czyli, czyli nie produkuje tych rzeczy, które są w niższej wartości, i tak dalej. Jest bardzo świadoma i potrafi skręcać na to, co aktualnie jest najważniejsze, no to wtedy bym mógł powiedzieć to, jak skonstruować taką firmę iśmy pewnie doszli do tego, że przede wszystkim, żeby w krótkich cyklach to te zespoły pewnie interdyscyplinarne, żeby móc sobie pomagać, to nie może być każdy zespół mieć swój cel. Nie może mieć swojego backlogu, bo wtedy każdy robi swoje i nie ma sensu pomagać drugiemu. Nie daj Boże, jest polityka, która ocenia jakiś tam zespół za wykonanie tego celu lub za wykonanie ich zakresu pracy. Mm -hmm. No i tam jo. przy takiej konstrukcji, nagle lider takiego zespołu, czy w ogóle zespół, powiedzmy, zaczyna mieć dylemat, konflikt lojalności. Ja pomogę Tobie i na pewno zostanie to docenione. Zbliża się Okres ewaluacji rocznej pracow pracowników. O, I ja wtedy powiem czas. mojemu szefowi, że nie zrobiłem swojego, bo pomogłem tobie, ale twoje było bardziej wartościowe i na pewno zostanę za to doceniony, że swojego nie zrobiłem, ale globalnie jest lepiej. Nie? To jest fikcja. Więc jakby teraz te elementy konstrukcyjne organizacji będą wpływały na to. Jak ci ludzie się zachowują, w związku z tym, jak funkcjonuje organizacja? I przez ten proces można powiedzieć wtedy: firma robi to, co chcieliśmy, żeby robiła, i wtedy jest zdrowa, nie? Albo mm. o, mamy część takich polityk, praktyk, struktur, które nam to utrudniają, i wtedy jest mniej zdrowa. Mhm. Czyli, czekaj, czekaj, czekaj. Ja nie mogłam nie, nie usłyszeć tego, że nie zawarłeś w swojej wypowiedzi nic o jakimkolwiek frameworku do skalowania. Czemu? Mm. No, bo frameworki są dla newbiesów, nie? <noise> nie chcę ci się uczyć, nie chcę ci się czytać, weź framework w a potem zobacz, co się dzieje nie? i usprawniaj dalej. A jak mhm. Chcesz, ale tak naprawdę to się sprowadza do tego, jakby frameworki fajnie, tylko to się sprowadza do tego, że trzeba zadać sobie to, jak w chłopakach nie płaczą, że tak powiem, jest to ważne pytanie. Co chcesz przeciwno robić, a potem zacząć to robić? W firmach produktowych przeważnie jest to kwestia zróbmy to razem w krótkich cyklach. Razem w rozumieniu osoby, które są blisko biznesu, znają się na tym biznesie, osoby, które są w stanie to wytworzyć, znają się na tej technologii, różnej maści eksperci, którzy są ze sobą silnie jakby zależni, w związku z tym oni muszą ze sobą pracować. Jakby konstruuje się ich w taki jedną grupę, w jedną grupę, daje się im wspólny cel i oni to robią tak? w krótkich cyklach, ponieważ jeżeli mówimy o innowacji, dużo rzeczy nie wiemy i nas zaskakuje, zresztą co jest kompletnie. jakby Nie, nie trzeba o tym jakby dyskutować. Mam nadzieję, że wszyscy to wiedzą, znają już od lat. W, w nie pamiętam którym, 68, w którymś roku pojawiło się, było takie spotkanie właśnie tam tych, e, 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 tych takich ekspertów ze świata, między innymi tam był ten Dijkstra i tak dalej, ludzie, którzy wymyślali podwaliny IT, mm -hmm. żeby przedyskutować niewygodną prawdę. Projekty nigdy, znaczy rzadko kiedy są na czas, czyli w terminie, e, wytwarzają nie do końca to i kosztują dużo więcej niż planowane i nazwali to to zjawisko Software Crisis. Można sobie wygooglować. I niektórzy uszczypliwi podśmiewają tak. się, że Software Crisis zaczął się w tamtych 60. latach i ma się dobrze. Tak jest. O ile dobrze pamiętam, w 1986 roku wyszło pierwsze badanie efektywności projektów IT softwareowych. Mhm. I wyszło, że jak sobie ktoś założył 100% budżetu, to średnio wychodziło około 293 albo 296. To było, to było tyle, ile średnio tak, to rzeczywiście kosztowało. Nie? Czyli trzykrotna przebitka średnio, to można sobie wyobrazić, tak. ile było w pewnych ekstremach. Nie? Także tamte procenty tak, już miały tak. wiele zer. To, zna, to znaczy też, jakby można sobie wyszukać, bo, to jakby wiesz, proje, projekty pro, projektami, ale one są różnej wielkości. Chodzi o to, że jak zobaczymy mhm. na te projekty, bo mówimy o tym, powiedzmy, dotykamy tego skalowania, tam się troszkę te, ta dynamika organizacji się zmienia. Troszkę mm -hmm. w sensie 180 stopni się zmienia pomiędzy małą firmą troszkę. a dużą firmą. I y, jak popatrzymy na duże projekty, gdzie jest setki ludzi zaangażowanych, jakie są? No, nieważne, jakie to są typy zespołów, i tak dalej to nawet te takie raporty typu tam Standish Group, czy, czy, czy ten State of Agile i tak dalej, one pokazując ten success rate dużych projektów, to tam jest na poziomie nie, 2% tych, mm -hmm. tych huge takich dużych, dlatego że poziom niepewności y, jest olbrzymi. Poza tym właśnie o to chodzi, że tam jest, jakby jeśli chodzi o konstruowanie, jak tym zarządzić, jak stworzyć tą strukturę, która, która wykona y, ten projekt. Y, od tego bardzo dużo zależy i właściwie to, mm -hmm. co jakby my próbujemy w tym w naszej domenie projektowania organizacyjnego, pokazać ludziom, dać ludziom, liderom narzędzia do tego, żeby te nieintuicyjne rzeczy, żeby, jakby, żeby, żeby po prostu nie kierować się przekonaniami, warto, wartościami, doświadczeniem z przeszłości, tylko wziąć to, że tak powiem, wspólnie na, narzędziu Narysować, co się dzieje w tym systemie pracy i to jeszcze krótkoterminowo i długoterminowo. I to mhm. jest w ogóle drugie pytanie do zadania. Po pierwsze, co optymalizujesz w firmie? To jest pierwsze pytanie, tak jak wcześniej mówiłem. Drugie pytanie, krótko czy długoterminowo, bo też to będziemy inaczej działać. tak mhm. Przykład to no, mówimy... że, że... No, no. No, no. Właśnie chciałam Cię poprosić o przykład, idealnie. Przykład to jest właśnie, jeżeli masz deadline, masz projekt musisz go wykonać. Mhm. To częstym takim rozwiązaniem jest Krzysiek, fokus, fokus, wiesz, presja, ciśniemy, skupiamy się, dowozimy, pyk. Nikt nam nie zapłaci za piękny kod, obyśmy ten biznes zrobili. Okej. Okay, fajnie. W szczególności jak jesteś software houseem i nie masz właścicielstwa produktu, tego, tego kodu, to wypchnąłeś, wygrałeś. nie? Ale jeżeli to jest twoje, to z czasem pojawia się taki Niektórzy by to nazwali, nie wiem, dług technologiczny, dług e, prowadzenia firmy i tak I tego typu quick winy, szybkie presja, szybciej fokus i tak mają swoje konsekwencje, w szczególności w software'ze, że nagle się orientujesz, że to wszystko trwa cholernie długo, mm. n razy dłużej niż trwało kiedyś, że coraz mniej ludzi coś wie, mamy wąskie garda, coraz więcej zależności, coraz trudniej się skręca, robimy coraz bardziej niewłaściwe rzeczy, IT przestało działać, trzeba przepisać systemy, no to klasyk o, o, taki, tak. więc, więc, więc na też... Na pewno pomoże zresztą. Co, co, co? Na pewno pomoże przepisanie systemów. Tak, tak, więc, 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 więc właściwie też to ten, ten, te narzędzia właśnie, które tam staram się pokazywać, głównie właśnie z myślenia systemowego, czyli ten diagram pętli przyczynowej, on pokazuje Ci, czy, w jaki sposób to się zachowuje, ten system pracy, te Twoje polityki, struktury, zasady, krótkoterminowo Długoterminowo. Wtedy można sobie świadomie ocenić, to jakie działania powinniśmy e, stosować, jaką profilaktykę powinniśmy stosować. Wiem, że będą terminy, i wiem, że czasami trzeba coś dowieść, ale przeważnie, to jest przeważnie, jest tak, że te wszystkie terminy to jest sztuczny twór, który sami sobie e, narzucamy. No okej, okay. to teraz tak. Z jednej strony całkowicie to rozumiem, tak? To znaczy. Myślmy systemowo, sprawdzajmy, gdzie my właściwie mamy tą wartość, jak my ją generujemy, żeby były przepływy, żeby nie było tego, tego parkingu po drodze, tak? który jest tak zawalony samochodami, że zamiast autostradą jest parkingiem i nic z tego nie wychodzi. No i róbmy te rzeczy w krótkich iteracjach razem. No to, to dlaczego najpopularniejszym sposobem ostatnio na robienie dużych projektów, żeby tak powiedzieć? Jest safe. Dlaczego to jest tak niesamowicie popularne narzędzie? I dlaczego ono się tak doskonale sprzedaje? Bo, jak sama nazwa mówi, on jest bezpiecznym frameworkiem. Tak? Można go wdrożyć bez drastycznej zmiany. Gdzie się boją takiej drastycznej zmiany, więc albo ją trzeba wykonać po prostu jako taki lokalny eksperyment i zobaczyć, w jaki sposób to funkcjonuje, i wtedy ewentualnie na naukach lokalnych zrolować, że tak powiem, na większy obszar, na całą firmę najlepiej. A jakby Safe dają tak, daje taką, myślę, możliwość um, zacznijmy jakoś i się usprawniajmy. I mamy quick Analityka biznesowego nazwiemy product ownera. No i ja on będzie z tym zespołem siedział. Team output ownerem, zwał jak zwał. Backlog managerem, zwał jak zwał. Czy łatwo się skręca w sejfie, czyli czy adoptuje do, do aktualnych tam szans rynkowych? Nie, dlatego że po prostu ten framework nie jest skrętny, ale może nie musi. Niektórzy uszczypliwi się śmieją, że literka A... W akronimie SAFE jest nie ma, jako angielskie słówko, a się nie wypowiada. Natomiast, no wiecie, no portfolio cały, potem program, potem delivery itd. i tak dalej. Ten z delivery product owner, jak wpadnie na to, a skręcę sobie, zrobię coś innego, to nie ma szans, nie ma do kogo pójść, nie ma jakby ten arbitraż, że tak powiem, skrętności, zmiany tych priorytetów. To jest po prostu super duży wysiłek, a jak skręcanie cię kosztuje oczywiście i pieniądze, i, i, i wysiłek, żeby przejść ścieżkę zdrowia po różnych osobach decyzyjnych w firmie, to jeżeli masz ten koszt zmiany kierunku, to będziesz nie zmieniać, żeby unikać tego wysiłku itd., co jest, nie wiem, może dla tych firm, które wdrażają sejfa, celem optymalizacji jest, jak my na górze wymyślimy program, to wy na dole macie go wdrożyć bez pytań i jakby dynamika trochę mm -hmm. podobna jak w Waterfallu, ale to jest jak troszkę paluszek włożę w drzwi i już tego agile'a zacznę przemycać. Wiem, że są firmy, które z tego safe'a po prostu yy, korzystają, że wiem, biorą fragmenty i jakby bardziej świadomie próbują to zrobić razem w krótkich cyklach. Potem ten safe trochę tam im znika i nagle uczą się, że można to zrobić faktycznie jeszcze lepiej. No ale. Żeby nie hejtować, że tak powiem, Sejfa, czasami sobie myślę o nim jako takim najprostszym enablerze. Nie trzeba dużo zmienić, a już jestem mm -hmm. <laughs> No mm -hmm. Natomiast jakby też, wiecie, no też jakby kult no, cargo, tak, to jakby jak, to takie ten, no, motto Paulo Coelho, jak nic nie zmienisz, to nic się nie zmieni, no. Po prostu, jeżeli oczekujemy jakichś benefitów takich i potrzebujemy, jest kryzys, najlepszy jest kryzys, tak? Pandemia mm -hmm. przyszła, trzeba się zmieniać, no to nikt nie wdraża Sejfa z nadzieją jakąś, że nagle będziemy coś wyjątkowo lepsi. No, to, to, to tak się nie dzieje, tak. Jak masz dobry, mm -hmm. stabilny biznes i bardziej masz te stabilne delivery i mało kto może ci zagrozić, no to myślę, że taki, taki delikatny enabler, dlatego, dlatego wygodny jest ten sejf, dlatego oczywiście ma świetny marketing, świetną sprzedaż, natomiast jakby no, ja jestem jakby z trochę innego świata i, i sobie myślę w produkt w firmach, które już nie mówię startupach, bo tam to w ogóle jest taki, że to powiem, wszyscy robią wszystko, ale już w takich scale-upach, gdzie masz swoje pieniążki, masz już ten produkt, już taki bardziej stabilny, ale cały czas masz ten rozwój, ten grow cały, no to, to tam pojawia się pytanie: Nie chcemy głupio wydać pieniędzy, nie chcemy głupio pozatrudniać nie wiadomo kogo, mamy jakieś zespoły, jakiś ludzi, zaczyna być nas więcej. Czujemy, że jest trudniej, jak to wszystko ułożyć. I to wtedy mhm. no, nikt z tych firm takich powiedzmy, nie, nie, generalnie bym powiedział, może ktoś, jakaś jest firma, która jest innowacyjna i wdrożyła ciężki framework, wydaje mi się, że nie. Przynajmniej nie znam. A te firmy, które są bardzo szybkie, bardzo skrętne, innowacyjne, potrafią dostarczyć w krótkich cyklach, przeważnie, albo starają się być tak zwane framework agnostic, uczą mhm. się robić razem w krótszych cyklach i dostarczać właściwsze rozwiązania. Um, no nie wiem, no może po prostu w pewnym momencie, jak jest, jest się korporacją i już tak nie ma tego wizjonera, nie ma już tego, nie ma takiej potrzeby bycia innowacyjnym i tak dalej, już trochę jest odcinanie kuponów, to takie jest wtedy spokojne, jakby weźmy jakiś, jakąś metodę i zobaczmy. I jak się nie sprawdzi, to Za 2-3-5 lata weźmiemy sobie kolejną metodę, i to tak trochę jest w tych, w tych korporacjach. Nie? Mm -hmm. Tak. I mam pewne wrażenie, że to nie jest kwestia tych osób, które generalnie bezpośrednio pracują z tym produktem, tak? że, czy oni je tworzą. Bo zwykle jest tak, że przynajmniej z mojego doświadczenia deweloperzy i te osoby, które pracują z deweloperami, zwykle mają całkiem fajne pomysły, na to w jaki mm -hmm. sposób można by to usprawnić. Ale to jest w jakiś sposób. To, to, to nie przechodzi dalej, tak? To, tam jest jakaś taka membrana, której to, jakby, jednak to odfiltrowuje. Więc no nie, umiecie... da się. Nie, nie ma do kogo pójść nawet. No czasem tak. No to jeżeli jesteśmy organizacją, która y, chciałaby zdrowo pracować w skali, nie? bo to już nawet nie jest okay. kwestia samego skalowania, czyli rozszerzania się czy kurczenia, nie? ale już w ogóle pracy w skali i porządkowania tej pracy w skali, to kogo my musimy zaangażować w takiej organizacji? Tutaj mówimy oczywiście o większych organizacjach, nie? bo w tych malutkich pewnie każdego. Nie? Mm -hmm. Natomiast w tych większych organizacjach, kogo my musimy mieć, żeby tak ładnie powiedzieć po polskiemu on board, żeby zacząć tak. z tym i, i zrobić to zdrowo właśnie razem w krótkich cyklach? No, nie ma co się oszukiwać. Bez zaangażowania zarządu to się po prostu nie wydarzy. Wydarzy się lokalnie. Mm. Takie lokalnie każdy coś może, nie? Mamy taką metodę, taką, taką rekomendację, którą nazywamy top-down and bottom-up. I najpierw trzeba okay. pójść do ludzi, którzy ten, którzy ten biznes prowadzą i jest to zarząd, bo oni mają najwięcej do powiedzenia i z nimi przejść tą rozmowę, w jaki sposób robicie pieniądze, w jaki sposób ten system ma się zachowywać. Gramy krótko, czy długoterminowo. Zrobić z, nim kawałek, z nimi tego kawałek modelowania i pokazać im to, że jeśli chcecie być tacy, to na przykład powinniście mieć szeroką definicję domeny pracy, czyli ileś zespołów pracuje w jednej domenie. Dlaczego? Bo mają wspólny cel, dlatego że im się wtedy opłaca pomagać. Koszt pomocy przejścia z jednego tematu na drugi jest niski. Często mówimy, powinniśmy zlikwidować koncepcję projektów, bo projekt generuje deadline, który jest często w produktowych firmach kompletnie sztuczny. A jak jest presja na deadline, to ludzie muszą z czegoś urwać i przeważnie urywają z myślenia o jakości, z uczenia się, z pozyskiwania nowych kompetencji, mm -hmm. w pomaganiu innym i rezygnują z pisania testów, lepszej jakości kodu i itd. Fajnie. Tylko zadaj sobie pytanie, gdzie, w tych projektach, w tych deadlineach, gdzie będzie za rok dwa, za pięć? A w innej firmie. Mówię, no właśnie. <grymne> jeżeli, a jeżeli prowadzisz tą firmę i myślisz o długoterminowo, no to zawsze musisz mieć jakiś, e, jakiś, jakiś poziom inwestowania albo skonstruować ten system tak, żeby tym ludziom opłacało żeby oni widzieli, gdzie są dziury kompetencyjne, do kogo ja mogę dotrzeć, kto mm -hmm. mnie rozwinie. E, I nie chodzi o to, żeby tamten zespół zrobił to szybciej. Mówię, no tak, tylko my mnie na prędkość, tylko na skrętność. Jak tamten zespół będzie w kółko robił to szybciej, to na 15 Twoich zespołów masz jeden, który to tylko umie zrobić. Jak teraz masz jakiś super ważny moment, masz jakiś mega dobry feature do zrobienia, jakieś, jakieś złoto trzeba podnieść, wykopać, tak? I masz ten jeden na 15 zespołów, który to potrafi. To cię szlak trafia, bo mówisz, co Wy wszyscy inni robicie, tak? A on mówię, no przecież o to za. Jakby liderzy, oto właśnie to właśnie wy skonstruowaliście, przez to, że zawsze dawaliście pracę tym, którzy zrobią to szybciej. Nie? I my wtedy się zastanawiamy, no dobrze, no to w takim razie, hmm, jak to zrobić jednak sprawnie, ale kurczę za rok, za dwa, za pięć, żeby miał dwa, trzy, cztery, pięć, siedem takich zespołów. Dlatego, żeby się nie wydarzyła znowu taka sytuacja, wracając do tego przykładu, że masz ten jeden zespół, oni tylko potrafią to zrobić, ale akurat tego samego dnia pojawił się problem produkcyjny i też tylko oni potrafią. I teraz masz te naście zespołów i masz tylko jeden zespół ekspercki, gdzie znowu szlak trafia, że dlaczego oni jakoś tego innego nie umieją? Ano, bo Albo się wyspecjalizowali w wąskich domenach i robili zupełnie coś innego i nie potrafią, mhm. nie mają kompetencji, nie mają narzędzi i tak dalej. Dlatego. Przeważnie rekomendujemy rozszerzenie tej definicji mhm. produktu czy tej domeny pracy i nauczenie tych ludzi szeregu mechanizmów wspólnego planowania, em, rozwoju kompetencji, em, w jaki sposób dbać o, o kod, który staje się wspólny. No i oczywiście, mhm. zaraz są oczywiście lud ludzie, ludzie, którzy zadają pytania, No dobra, ale jak wiesz, jak wszyscy są od wszystkiego, to są od niczego. No, ale wtedy wyciągamy to narzędzie do modelowania, tak? Ten, ten nasz koza lub diagram, diagram pętli przyczynowej z myślenia systemowego, i wtedy mówimy: no dobrze, no ale czasami ktoś musi zrobić szybciej. Gdzie będzie za rok, za dwa, za pięć? ha, Trzeba inwestować długoterminowo. W jaki sposób? Jakie praktyki i tak dalej. I to nie jest nic, żaden rocket science. To, co jest trudne, mm -hmm. to odpowiedzieć sobie na te pierwsze dwa pytania. I to musi powiedzieć, ja trochę z, od, tam skręciłem z odpowiedzią, ale wracając do, do, do pytania, kogo zaangażować, to musi zrobić zarząd. To mm -hmm. musi być wyryte w kamieniu. To jest to, jak robimy pieniądze. I to będzie bardzo nieintuicyjne. Będzie szereg zespołów interdyscyplinarnych, które będą razem planować i pomagać sobie, żeby zrobić to od jedynki do dziesiątki, od. Zaczynając od jedynki, zadania typu 1, feature typu 1, potem feature 2 i potem po kolei, ponieważ my biznesowo układamy priorytety i chcemy, żebyście robili to, co najważniejsze, a nie to, co umiem. No i e, jak oni to powiedzą, czyli tak zwane top, done, top, top, to my potem mówimy bot, mhm. top down i mówimy to bottom up, to tak naprawdę na koniec dnia, jednak my, ludzie zespoły, to my to robimy. Więc jak, na, jak rozumiemy, dokąd my zmierzamy, Jaki jest cel optymalizacji, Co, jak ta firma ma się zachowywać, no to ja wtedy widzę w swoich narzędziach, procedurach, zachowaniach, kompetencjach i tak dalej, że mówię: No, to jeżeli wy tak chcecie, szefostwo moje, liderzy, to ja bym potrzebował jeszcze takich rzeczy. I ja część z tego mogę sam zrobić z moimi przyjaciółmi, z współpracownikami z zespołów, ale na część rzeczy nie mam wpływu, i wtedy mówię pomóżcie I tak. Na przykład trzeba rozszerzyć definicję domeny, i już mamy dwa, trzy, pięć, osiem zespołów, które robią jakąś jedną wspólną rzecz. Mm -hmm. I ja tego nie zmienię. Ja, albo na przykład nie zmienię polityki, na przykład oceny per zespół. Jeżeli jest ocena per zespół za wykonanie zakresu, no to się potem nie dziwcie, że zrobiłem swój zakres na termin. Nie? A jeszcze lepiej, jeżeli jest ocena per osoba. O, to jest w ogóle cudownie wtedy. To jakby jeszcze, Tym bardziej jakby te mechanizmy powodują, że nam się nie opłaca współpracować, i one dokonują coraz większego, nawet nieformalnego podziału. Mhm. Że ja mam po prostu konflikt lojalności. Nie zrobię swoje, a zrobię Twoje. Mhm. Jak ocenisz mnie, że ja usiadłem z Tobą i zrobiliśmy per-programming i Twój task zrobiliśmy. A ja dałem ci tylko wiedzę. No to mam task na wiedzę wystawić. nie? I teraz wysiłek, z, jeżeli, jeżeli muszę w ten sposób to wszystko ogrywać, żeby udowadniać, że jestem wartościowym pracownikiem, to mnie szlak trafia, już mnie tam nie ma. Mhm. W szczególności jak jestem dobry. A jeżeli skonstruujemy system, w którym będzie to ten system będzie cię stymulował do tego, nie umie ktoś, siada z mentorem. I nie mentor wykonuje zadania, tylko Menti wykonuje zadanie, a mentor mu pokazuje kolejne ten. I za miesiąc, dwa rok, Dwa, pięć, nagle się okazuje, że tych mentorów w firmie masz więcej, te kompetencje się rozchodzą, masz coraz mniej wąskich gardeł, coraz mniej przestojów, coraz szybciej jest czyli w coraz krótszym czasie e, możesz wytworzyć coś, czego można się nauczyć, coraz łatwiej się skręca, co, łatwiej się ludzi kieruje na to złoto, które się w danym momencie w różnych innych punktach pojawia, i nagle się okazuje, że ta firma ma taką dużą łatwość w wytwarzaniu i dopasowy i wprowadzeniu korekt, że jest to naturalne, bo jakby ten system powoduje, że zaczyna być widać i ci ludzie sami mają te propozycje, ci przy pracy i to wykonują. Więc e, wtedy masz takie wrażenie, kurde, jak to jakoś tak dziwnie jest w tej chwili, nie? wszyscy wiedzą, co mają robić nie i to jakoś tak samo się wydarzy, ludzie są... Czy ty zaangażowani, a w tych innych firmach to nie są zaangażowani. No to jest efekt, skutek uboczny tego, jaki był system, to, to zaangażowanie. Także podsumowując, idziesz do zarządu, mówisz, jak ta firma, jaki jest modus operandi, jak ta firma ma funkcjonować, jaki jest cel optymalizacji tego systemu pracy. I stawiasz mierniki, na przykład średni czas cyklu wytwarzania. Ilość backlogów, um, ilość dziur kompetencyjnych, ilość zależności zewnętrznych, takie różne rzeczy, bo nieważne, jak jesteś dzisiaj, ważne, że pomału będziemy to usprawniać w kierunku bardzo świadomym, który wspiera nam realizację biznesową, a nie, mm -hmm. że ktoś się lepiej poczuł. Nie o to chodzi. Chcemy, żeby jednak, oczywiście, środowisko było bardzo fajne. Natomiast jest taki skutek uboczny tego, że to środowisko robi się fajne, ponieważ ludzie przez to głównie, że ludzie zaczynają czuć sens w swojej pracy. Czyli nie przez owocowe czwartki? No, nie mówię, że nie są potrzebne. <grym> <grym> no, owocowym czwartkiem, wiesz, różni są ludzie, ale ja miałem taką dysfunkcję w sobie, że ca całe życie chciałem być dumny z tego, co robię. I to był problem. <grym> owocowe czwartki ci przeszkadzały? O! <grym> no się do dolewały tej oliwy do ognia, także zadajesz pytanie, no, ale, ale czemu my to robimy? O Krzysiek, ja mam to po prostu dowieść. A mnie szlak wtedy trafia, Mówię, a ja, no żyjcie mi między palcami ucieka, bo my robimy jakiś projekt, który ja nie wiem, czy to potem, robię już to dwa lata, że ktoś mi podziękował, nie, widziałem zera nie. I od momentu, kiedy ktoś mnie kiedyś w końcu wypchnął, bardzo, bardzo stawiałem opór, to jest inna historia, ale w skrócie, wypchnął mnie do użytkownika. To ja pamiętam, wróciłem do firmy i mówię do moich kolegów: Kurde, ludzie, wiecie, że tych naszych produktów używają ludzie? Tak, oh, tam jest człowiek, on ma na ręce i głowę. Znaczy, każdemu no. polecam, idź do swojego klienta, posiedź tam z tymi ludźmi, którzy używają Twojego produktu. Ja zobaczyłem taki wielki open space z monitorami CRT, wszyscy otwarty, mają nasz program. I ludzie klikają, i to nie działa. I ja wiem, czemu to nie działa, bo ja to wczoraj robiłem i mi się nie chciało skończyć, bo od 17 wybiła. I był, był mi tak wstyd, pamiętam, że po prostu wróciłem i stwierdziłem, więcej, w ten, więcej tak nie zrobię. nie może tak być, że po prostu ci ludzie tam, oni byli strasznie mit. Nie było tam, klient krzyczy, niezadowolony. Ta dynamika jest kompletnie inna. Siedzisz rzesza młodych ludzi, dla których to jest czasami pierwsza praca i tak dalej. I próbują naprawdę zrobić robotę, bo chcą ją zrobić dobrze, i niestety używają twojego programu. I zmienia ci się perspektywa, że w zasadzie, w zasadzie, gdybym wiedział, że oni to tak używają, to co to za problem naklepać to w ten sposób i, i przetestować zająłby mi godzinę dłużej. Albo nawet nie wdrożyć tego w ten sposób popsute. Nie? Ale że też mm -hmm. chciałem trochę już mieć z głowy, to pamiętam, że właśnie wdrożyłem takie, nie, nie do końca byłem pewien, czy to działa. No i tam pani się mnie pyta, jak to w ogóle tu zrobić? Kurczę, bo ja tutaj klikam, a ja już widzę, to myszka leci w ten guzik, co go wczoraj naklepałem, i mówię, no nie wywalił się system ale nic nie zadziałało i pamiętam wtedy jako młody programista, nie wiedząc, co się w takiej sytuacji odpowiada, pierwszy raz byłem u klienta i wymyśliłem sobie taką odpowiedź no nie wiem co się stało, ale zbadamy to o jakie no, tak ładne no i, no Słuchaj, i poszedłem zadatki miałeś od razu nie wiem, no ale po prostu wróciłem z takim przekonaniem, że każdy musi to zobaczyć. Musisz poczuć wstyd, że zrobiło się po prostu coś kompletnie złego, niepotrzebnego lub niedziałającego i zastanowić się, to w jaki sposób ja to wytwarzam, musi się zmienić, musi się zmienić tak, że ja do dziś nie mam ten obrazek tych ludzi, którzy jest no, nie wiem, jest też jakaś może atmosfera, bo jakiejś presji, strachu, nie wiem, może oni coś musieli wykonać. I to jest kwestia tego, że albo tym, że ułatwisz im te życie i ta ich praca jest łatwiejsza, lepsza, i oni mówią naturalnie, bym, jakby, bym się z nimi spotkał, to by mogli podziękować. A oni kompletnie nie mieli do mnie pretensji, tylko w takim właśnie. Widziałem, że oni chcą, chcą knąć swoją pracę i się pytają, jak, jak to zrobić? Jak to zrobić na tym twoim, na tym systemie. A ja w sumie miałem w głowie odpowiedź: Nie da się. Nie da się, mm -hmm. bo sam to schrzaniłem, tak, i nie wiedziałem. I nie mieliśmy żadnego ownera, analityka i tak dalej, bo byliśmy dosyć małą firmą i nauczyliśmy się tego, że trzeba iść na tą gębę, tak zwaną miejsce pracy, iść do tego usera. Najlepiej usiąść z nim przez chwilę. I zobaczyć, na czym polega w sumie jego praca, i wziąć ci coś zrobić, i potem znowu, czy mówię, w krótkich cyklach, razem z tym użytkownikiem, i zobaczyć, czy to faktycznie, co ja wyklepałem, to, co mi się wydawało, że on potrzebuje, to jest to. Mhm. I za chwilę tworzysz produkt, który jest ekstremalnie bardziej użyteczny. tak I ci ludzie, na, wyobrażam sobie, że po prostu wrócili, kurde, dziękuję. Ja teraz siedzę 5 minut, a nie 8 godzin nad tym zadaniem. Mm -hmm. Super. Czyli wyciągając taką esencję, krótkie cykle razem. Razem, to nie do zrobienia. <laughs> nie, nie do zrobienia, tak? <laughs> no. Frameworki są dla nubów i tam się przydają. Fajnie jak... zacząć, zainspirować się. Natomiast mm -hmm. tak na koniec dnia, skąd się biorą pieniądze i jak my mamy funkcjonować, żeby było nam łatwiej, przyjemniej. Właśnie. Skąd się biorą pieniądze tak, i co my właściwie wytwarzamy w tym tak. naszym? Top-down i bottom-up w momencie, kiedy to, to wdrażamy. Tak, no tak, tak, musi być wsparcie góry. Mhm. Tak, I wypchnijmy tych ludzi, którzy to tworzą, do tych ludzi, którzy z tego potem korzystają. No, tak, tak. Próbujemy to tak. Nauczyliśmy się kiedyś od Toyoty, że no, <laughs> też pójść na gębę, zobaczyć, co się dzieje. Tak. No właśnie. Bardzo dobre podsumowanie. Z ciekawostek jeszcze dodam na koniec, że zobaczcie, być może to jest związane z, nie wiem, z konstrukcją naszego mózgu, i tak dalej, że bardzo trudno jest nam zrobić coś razem. Być może jest to kwestia może społeczna, tak żeśmy taki, mamy ustrój albo historyczna, też jakby społecznie historyczna, że był taki pomysł kiedyś, w 1995 roku się nazywał Scrum, żeby usiąść razem i na tym, potem 2001 Agile Manifest tam miał taki, na drugiej stronie, taki punkt ludzie z biznesu i techniczni muszą razem pracować codziennie w krótkich cyklach i, tak i to był taki pomysł, żeby ci, co wiedzą co, ci, co wiedzą jak, usiedli i to zrobili, ponieważ domena jest dosyć złożona, niepewna, zróbmy to, to razem z, i, i, i odkryjmy, które z tych naszych pomysłów, ale, albo co zrozumiałem jak, które z tego nie robić, żeby nie produkować tego waste'u lub produkować właściwsze rozwiązanie. Spoko. Co zrobił świat? Wdrożył skrama w IT. Znowu nam się nie udało zrobić tego z biznesem. Potem był taki pomysł na naszych oczach, żeby zbudować DevOps. Taki pomysł: weźmy tych dev, weźmy tych ops, niech oni zrobią to razem. Co zrobiły korporacje? Dev zostawili osobno, a opsów nazwali DevOps. Mamy dwa osobne działy. Konsekwencją DevOpsa miała być likwidacja działu ops. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Potem, nie wiem, czy pamiętacie, był taki ruch o nazwie Biz DevOps. Taki pomysł. Żeby wziąć ludzi z biznesu, z devu i z operacji, żeby usiedli razem i to zrobili w krótkich cyklach, jak to Scrum mówił. Nie do zrobienia. A potem takie były bis, sets, DevOps i tak dalej. Cały czas próbujemy powiedzieć jedną rzecz. Weźcie to, zróbcie razem i zrobicie to, i zawsze to robicie, jak jest kryzys. Jak się pali pod tyłkiem, to się ludzie organizują tak interdyscyplinarny zespół i robią to w krótkich cyklach. Mm, tak, za to, to może wprowadźmy stan permanentnego kryzysu? Może to jest rozwiązanie? Niektórzy tak robią. W niektórych książkach biznesowych jest, znaczy jest taka rada, nie? że jeżeli chcesz mieć innowację taką, to zamykasz tych ludzi oczywiście, którzy są ze sobą silnie zależni. Czy oni muszą, nie mogą być zależni na zewnątrz, tylko do wewnątrz mm -hmm. i dajesz mi kryzys. I mówisz jest totalnie, ten, no, poprzeczka jest taka nie do osiągnięcia. I mm -hmm. oni wtedy mówią, oho, ho, 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 ho. te, jeżeli, byśmy mieli coś takiego zrobić, to, no i eksperymentują, i robią to w super krótkich cyklach, tylko nie wiem, można by to oczywiście o tym rozmawiać. Natomiast permanentny em, kryzys i wysiłek, który w to trzeba wkładać, mm -hmm. no to jest ten problem, mi się wydaje, jest tak. to, że zaczynasz od ścinać trochę rogi, i gdzieś i ta jakość, ta nie ma czasu na wiele rzeczy, nie uczysz się. Bardziej to, co my próbujemy zrobić, to odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób skonstruować system pracy, który w którym zachowują się ludzie tak, jakby byli w permanentnym kryzysie, czyli robili właściwe rzeczy, podważają i, i mają dużą łatwość w ogóle w, w we wprowadzeniu korekt, ale też jest czas na to, żeby długoterminowo zalepiać dziury kompetencyjne. Mhm. Jakość, żeby nie degradowała, żeby za rok, za dwa, za pięć, jak nauczysz się tego robić, to jest super trudno z tobą konkurować, bo nie masz wąskich gardł, nie masz przestojów, nie masz tej lokalnej optymalizacji, jesteś w stanie kierować. Nie mówię, że zespół, tylko od cholery zespołów, ludzi, którzy masz w firmie, jesteś w stanie kierować na to, co aktualnie dla firmy, nie dla zespołu jest najważniejsze, co w ogóle nie jest trudne, tylko jest po prostu nieintuicyjne, dlatego mało mm -hmm. firm tam jest. No. Ja dodam jeszcze taki komentarz techniczny do twojej poprzedniej wypowiedzi um, iść na gębę to nie chodzi o to, żeby pokazać swoją twarz tylko chodzi o gęba walk tylko, tak. czyli, taki, czyli zejście, zejście na to miejsce, gdzie się produkuje nie? na halę produkcyjną żeby zobaczyć jak to tam wszystko wygląda nie? To, tak, jest to, jest to jest termin z to jest termin zlin. lin, można wygooglować genchi genbutsu E, czy właśnie. E, w sumie to nie wiem, czy poprawnie jest M, Gem Ba, bo widziałem też w literaturze gen ba. Tak, dlatego, że to w zależności od tego, jaki masz zapis fonetyczny języka japońskiego. Albo tak, my, albo, bo to jest bardzo podobny dźwięk w języku japońskim. No właśnie, no właśnie generalnie chodzi o to idź i idź, zobacz, faktycznie jakby na miejsce pracy i teraz jakby. W ogóle ten, ten system pracy często tak odwracamy, że, że ci e, pracownicy na dole, normalnie była ta hierarchia na górze menadżer na dole pracownik, a mm -hmm. my go odwracamy, <noise> i mówimy, ten pracownik idzie do usera, musi mm -hmm. być bardzo blisko, zróbcie to razem w krótkich cyklach uczenia się, a menadżer w związku z tym jego funkcja się zmienia nie teraz na zarządzanie pracą, tylko na zarządzanie tym systemem. Czyli on jakby rozumie, dokąd ta firma zmierza, co biznesowo osiąga jak i jakie, jakie cechy e, ten system powinien pracy mieć i moim zadaniem jest popychać ten system w kierunku właśnie tego właściwego celu optymalizacji. Jeżeli to jest prędkość, robię mechanizmy, wdrażam mechanizmy, które powodują, że jest coraz mniej przestojów, coraz szybciej. Jeżeli to ma być skrętność no, w dużej skali, to jest szereg mechanizmów, na przykład, jak mówiłem, współuczenie się, e, szeroka domena pracy, wiele zespołów uczy się razem planować, e, razem wytwarzać w krótkich cyklach i tyle, nie? Dlatego, dlatego, mhm. dlatego właśnie frameworki są trochę ryzykowne. Jak nie rozumiesz do końca, jak ten system ma działać, to zrozumiesz tak po swojemu ten framework mhm. i go wdrożysz po swojemu. No, mhm. Więc jakby on jest fajny, bez dużej inspiracji, praktyk z tych różnych metod mhm. do wzięcia. Natomiast no, na koniec dnia, ding tak? tak, no właśnie, ale frameworki świetnie się sprzedają. Ja bardzo chętnie, ja bardzo chętnie Ci jeszcze 50 tysięcy pytań, bo jak jeszcze zahaczamy o lina, jeszcze zahaczamy o pracę z zespołami, o, ten, o to, że mamy jakby ten efekt uboczny tego, że się lepiej pracuje, bardzo chętnie bym jeszcze pociągnęła Cię za język, ale to już nie w tym odcinku. Ale myślę, że kolejne odcinki z Krzyśkiem powstaną, bo przynajmniej dla mnie to, co mówiłeś, było fascynujące. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy też. Ale ten odcinek będziemy już, będziemy już zamykać. Więc Jasne. dzięki bardzo. Pamiętajcie, razem w krótkich cyklach. A ty, co byś dodał na koniec? Jak mantrę. Jak mantrę, trzeba powtarzać. Zróbmy to razem. W <laughs> krótkich cyklach, jak o tym pomyślicie, co dają te krótkie cykle, naprawdę trzeba usiąść się zastanowić, zobaczycie, że tak na maksa ułatwiają wiele rzeczy i jakość, i, i, i zarządzać się po prostu dużo łatwiej e, i tak dalej. Więc e, bardzo proste zdanie. Myślę, że bardzo takie powerful, że tak powiem. Mm -hmm. Zdecydowanie super. Dzięki bardzo za mantrę, dzięki za mnóstwo yy, ciekawych przemyśleń. No i do zobaczenia następnym razem. Dzięki wielkie. Cześć.